Takie dwie rzeczy, dosyć krótkie myśli, które chciałbym wam zostawić. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy taką przedziwną historię o jakiejś tam Zuzannie, która została oskarżona o to i o tamto i miała zginąć. I chciałbym się uchwycić tylko jednego wątku z tego czytania, mianowicie fałszu. My, kochani, jako ludzie, zdarza się, że kłamiemy. My się mamy taką cechę, że nam czasem to jest po prostu przydatne, bo zdarza nam się kłamać, czyli żyć w sposób fałszywy, wtedy, kiedy na przykład wstydzimy się jakiejś prawdy, która jest związana z naszym życiem, przed drugim człowiekiem na przykład, więc no, na takie jest łatwiej zakombinować coś tam, nie powiedzieć w każdym razie prawdy. Możemy też się bać tej prawdy o sobie, co tu z nami będzie, kiedy na przykład ktoś lub szersze grono się dowie. Może być też tak, że boimy się reakcji tego człowieka, który przed nami stoi, czy nie? Tam, nie wiem, mąż zdradzi żonę, żona zdradzi męża, zakonnik to nie wiadomo, kogo miałby zdradzić, no ale kogoś tam na przykład zdradzi i ma partnerkę, prawda? I trochę boi się reakcji na przykład swojego przełożonego, na przykład żony, na przykład męża, więc dla pewności to może nie powiem. Czasem jest też tak, że kłamiemy, żyjemy w sposób fałszywy, bo mamy w tym jakiś biznes najzwyczajniej, jakiś interes, tak? Próbujemy szukać jakiegoś człowieka, żeby no, zdobyć jakąś korzyść. A czasem jest też tak, że chcemy być po prostu tak na siłę mili dla innych ludzi. Na siłę, bo to, że warto być miłym, to wiemy. Natomiast zdarza się, że chcemy być mili na siłę. Czyli nie mówimy na przykład, jeśli coś nam się nie podoba. Czyli nie mówimy, kiedy się z czymś nie zgadzamy, kiedy ktoś przekracza nasze granice, bo chcemy być mili, bo chcemy, żeby drugiemu człowiekowi było przyjemnie i dobrze. Jesteśmy w takim stanie, może inaczej, jesteśmy w stanie to wytrzymać no jakiś czas, miesiąc, dwa, trzy, pół roku, rok, ale potem to zaczyna pękać i pojawiają się kryzysy w różnych na przykład relacjach, tak? Bo ten, który do tej pory nie mówił nie, nagle zaczął mówić nie. Tylko, że on się nie zmienił, tylko w końcu zaczął żyć w prawdzie. I myślę, kochani, że to grozi każdemu z nas i im bardziej ktoś ma jakąś bardziej odpowiedzialną funkcję społeczną, jakąś rolę społeczną, tym łatwiej nam żyć podwójnym życiem. I mówię to jako ksiądz, bo nam jest łatwo przybrać pewną rolę społeczną, założyć pewną maskę, ubrać się pięknie, pobożnie, prawda, religijnie i mieć wrażenie, albo sprawiać wrażenie człowieka duchownego. Natomiast jeśli przeskoczymy sobie w życiu pewne etapy i nie ma tej spójności w nas między człowiekiem duchownym, a po prostu człowiekiem, to są dwa życia. I z jednej strony ten człowiek no, pełni tą funkcję, pełni tą rolę, wychodzi przed ludzi, no, a z drugiej strony w tym swoim życiu no, żyje inaczej. I mamy pewien zgrzyt, mamy pewien fałsz życia. Takie życie jest niewygodne. Życie wprawdzie na dłuższą metę jest dla nas przyjemniejsze, aczkolwiek nie zawsze łatwe. No bo będzie się to wiązało z tym, że nie wszyscy nas będą lubili, że ktoś utnie z nami kontakt, że trzeba będzie wysłuchać jakichś cierpkich słów. Ale na dłuższą metę jest to dla nas bardziej komfortowe. Daje nam po prostu wolność. Że człowiek już nie jest zagubiony w tym, komu jaką wersję siebie sprzedał, teraz jak tu się w tym poodnajdywać, już nie pamięta dla kogo jaki był, jaki jest, jaki ma być, tylko jest spójny, jest zawsze taki sam. Jednym to się będzie podobało, jaki jesteś, drugim nie, no i okej, tak wygląda życie. I warto dzisiaj sobie zadać pytanie, dlaczego ja, każdy z nas, musi kłamać? Dlaczego nie możemy żyć w przejrzystości? Dlaczego tu możemy coś takiego robić, a tu już no, tak nie wypada, bo co powiedzą? No to jak tu nie wypada, bo co powiedzą, to w ogóle nie wypada tego robić. Nie? Więc po co my się musimy tym przyjmować, czy po co żyjemy w tym fałszu, o ile w nim żyjemy? A druga rzecz, kochani, związana z Ewangelią, bo usłyszeliśmy o takim wydarzeniu, kiedy do Jezusa przyprowadzili... To jest też zabawne, nie? Że przed chwilą to słyszeliście, a ja wam to powtarzam, no ale tak chyba trzeba kazanie mówić, nie wiem. W każdym razie przyprowadzili do Jezusa kobietę złapaną na cudzołóstwie. No nie trzeba chyba tłumaczyć, co to jest. Natomiast jak się z takimi małymi dziećmi rozmawia, 5-6-letnimi, to one w swojej takiej szczerości potrafią przyjść i powiedzieć, to jest taki klasyczny przykład, że ojcze, ja cudzołożyłam. I to taki robisz o czymś, co? No, że nie spałam w swoim łóżku, nie? W sensie z kuzynką spałam, no i cudzołożyłam.
W każdym razie, no my wiemy, o co chodzi w cudzołóstwie. Że to nie jest niespanie w swoim łóżku z kuzynką na przykład, tak? Tylko to jest konkretny czyn, znany przez nas, tak? I możemy sobie wyobrazić, co musiała przeżywać ta kobieta, wyciągnięta właściwie z tego aktu, może na wpół ubrana, czy wpół rozebrana, ciągnięta przez całe miasto, przez tych ludzi, uwaga, ludzi religijnych, postawiona wobec wszystkich i oskarżona, i czuje na sobie wyrok śmierci, bo takie było prawo, tak? Przy czym, nie wiem, czy to zabawne, czy nie, ale prawo domagało się też tego, żeby mężczyzna również był przyprowadzony. Tylko no, jego już jakoś nie przyprowadzili. I to daje nam prawo sądzić, że tym ludziom wcale nie zależało na prawdzie. Oni szukali tylko argumentów, żeby po pierwsze złapać kogoś, tak, o kogo mogliby się oprzeć w swoich teoriach. No, w tym momencie była to kobieta, którą potraktowali jak rzecz. A z drugiej strony szukali argumentów, żeby oskarżyć Jezusa. Więc tylko czekali na Jego teraz decyzję, tak? Czy sprzeciwi się prawu, czy sprzeciwi się swojej nauce, gdzie mówi ciągle o miłości. I kochani, ta scena jest o tyle ważna, że ona nas powinna nauczyć, że prawo nie jest w centrum. W centrum jest człowiek. Jego dobro. I kiedy jesteśmy za coś odpowiedzialni, na przykład za ludzi, to prawo nam to porządkuje w jakiś sposób, ale powinniśmy, czy dobrze by było, gdybyśmy mieli oczy bardzo szeroko otwarte i starali się do każdego podejść bardzo osobowo, czy bardzo personalnie, osobiście. Nie patrzyli na ludzi poprzez pryzmat pewnych przepisów, zasad, reguł, prawa, tylko patrzyli na nich jak na ludzi, poprzez pryzmat ich życia. Próbowali też ich zrozumieć. I dlatego wspomniałem o tym, że to ludzie religijni ją ciągnęli, bo no nam też jest łatwo to robić. Nam, ludziom wierzącym, łatwo jest potępiać innych ludzi. Bo my mamy prawo religijne, tak, które dla nas stanowi pewien wyznacznik, no i patrzymy na innych, którzy według niego nie żyją, no to dawaj, rzucamy w nich kamieniami. Bo nie żyją według prawa. Tyle, że Jezus nas uczy, że nie do końca On myśli podobnie. I dzisiaj, kochani, warto sobie zadać pytanie, no właśnie, jak my podchodzimy do tych ludzi przyłapanych na grzechu? W ogóle dziwnie brzmi, bo my nie jesteśmy poza kręgiem tych ludzi. To, co Jezus im powiedział, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci. No my wszyscy jesteśmy pod tym równi. Nie ma ludzi, którzy, nie wiem, nie grzeszą, a ci grzeszą. To, że my jesteśmy w kościele, przychodzimy na mszę, wcale nie oznacza, że jesteśmy lepsi, że jesteśmy jacyś bezgrzeszni. I nikt nie daje nam prawa potępiać innych ludzi. Więc warto sobie zadać pytanie, jak my podchodzimy do tych ludzi. Czy nam zależy na człowieku? Czy nam zależy na takim poczuciu, no, nie zgadza się z prawem, to warto ukamienować, nie? Problem z głowy będzie. Bo skoro Jezus, Bóg, który jedyny mógłby potępić człowieka, tego nie robi, to dlaczego my chcielibyśmy to robić?